Witam serdecznie. Detektyw prawdy TV komentuje wydarzenia na podstawie Biblii. Wielu uważa, że traktat WHO upadł i albo go nie będzie już wcale, albo że został odłożony po prostu w czasie. Natomiast portal rynek zdrowia.pl poinformował 10 maja, że nie ma porozumienia wśród 194 krajów. Ostatecznej treści paktu pandemicznego nie uzgodniono. No i w dalszej części tego tekstu napisali oni tak Dziewiąta i ostatnia runda rozmów z udziałem rządów, grup wsparcia i innych osób w celu sfinalizowania traktatu o pandemii zakończyła się w piątek fiaskiem. Celem porozumienia miały być wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób 194 kraje członkowskie WHO mogą powstrzymać przyszłe pandemie i lepiej dzielić się ograniczonymi zasobami. Wyjaśnijmy, że celem dokumentu wraz z szeregiem aktualizacji istniejących przepisów dotyczących postępowania w przypadku pandemii jest wzmocnienie światowej obrony przed nowymi patogenami po tym, jak pandemia C1.9 zabiła miliony ludzi. No właśnie, cenzura mnie powstrzymuje przed powiedzeniem prawdy. To nie y, C19 zabił miliony ludzi, ale y, zespół, zespół czynników. Y, ci, którzy śledzili mój blog przez ostatnie lata lub gdzieś tam na innych kanałach czy blogach, dowiedzieli się, y, wiedzą o co chodzi. Prawda jest taka, że. Oni nie chcą powstrzymać przyszłych pandemii, tylko oni je projektują. I padło tutaj takie bardzo optymistyczne dla nas hasło, taka fraza, że rozmowy zakończyły się fiaskiem. No ale, czyżby? Przejdźmy teraz do innej strony, tym razem z 31 maja. Tutaj z kolei Nasz dziennik dziennik.pl stwierdził, że 77. Światowe Zgromadzenie Zdrowia uznało, iż traktat antypandemiczny nie zostanie podpisany. No i zachodzi takie pytanie, czy możemy spać spokojnie? Myślę, że tak, jeśli weźmiemy sobie na noc Melisę. To tak pół żartem, pół serio, chociaż sytuacja na świecie robi się coraz bardziej poważna, ale to mm, nie. Znaczy, że mamy cały czas mieć, mieć pogrzebowe miny, i być non stop poważni. Natomiast dla mnie jako obserwatora biblijnego jest jasne, że prostwa mają się wypełnić i musi powstać jeden rząd światowy. Pandemia połączyła świat i połączy ponownie. Znowu y, wszyscy będą współpracować, będzie ostatnia prosta. Y, muzycy będą zaangażowani, aktorzy będą zaangażowani, tych, których oglądacie, tym, którym płacicie poprzez oglądanie. Y, I będzie powtórka z rozrywki w cudzysłowie y, z podwójną siłą, dlatego że wcześniej mieli poligon i teraz już wiedzą, jak się przygotować do tego dobrze pod każdym, każdym względem. Mieli poligon i będą wiedzieli, jak sobie poradzić ym, z tymi czynnikami, które im przeszkadzały teraz. Czyli no, nie tylko z dezinformacją, ale wieloma innymi, z czynnikami ludzkimi, w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. Musimy wiedzieć, że znaczy musimy, musicie wiedzieć, ci, którzy tego nie wiedzą, musicie wiedzieć, że politycy nie reprezentują waszych interesów i nie wiecie, Temu teatrzykowi lewica-prawica, gdyż obie strony brały udział w pandemii, i obie strony poprą um, wojnę Polski z Rosją. Oczywiście, będzie to jakoś tam uzasadnione, może będzie jakaś tam false flag i tak dalej, ale obie strony, tak czy owak, poprą udział Polski w wojnie z Rosją. No, tak to wygląda. No i teraz zachodzi pytanie, co dalej będzie w kwestii traktatu. No jest to tak, że to ludzkość nie jest przygotowana na zniewolenie. Natomiast marionetkowe rządy wszystkich krajów posłusznie wykonują i wykonają rozkazy możnych tego świata. A możni tego świata, przeciwni Bogu, ludzie mają po prostu plan B. Co prawda, traktat nie został podpisany, ale zatwierdzono poprawki do tak zwanego IHR, IHR, czyli Międzynarodowego Regulaminu Zdrowotnego, który jest dokumentem wiążącym prawnie. Co ciekawe, wszelkie zmiany w tym dokumencie międzynarodowym zostały udostępnione w ostatniej chwili tylko w języku angielskim. I o, tym, co chwilę, I o tym, co za chwilę wam powiem, nie dowiecie się z, hazard z hazardzkiego mainstreamu, ja w ogóle e, niezbyt łatwo mogłem znaleźć takie informacje. Ale przedstawiam wam listę zmian, o jakiej poinf poinformowała na Substacku niejaka doktor e, Tess Lowry. No więc, tak, pierwszy punkt. W całym tekście dodano określenie sytuacje nadzwyczajne związane z pandemią i zdefiniowano je w nast następujący sposób. Definicja ta nie mówi nic o zdrowiu ani o tym, kto spowodował wiele zakłóceń społecznych i gospodarczych podczas ostatniego ogłoszenia przez WHO pandemii, nie mówi nic o tym, w jaki sposób ustala się. Przy wysokim ryzyku, i czy takie ustalenia powinny być wolne od konfliktów interesów farmaceutycznych, politycznych lub ideologicznych. Nie mówi nic o przestrzeganiu międzynarodowych wymogów prawnych w celu ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia, który musi stanowić realne zagrożenie dla życia narodu. No właśnie, to wszystko jest pomijane, tak? Punkt drugi. Dodano określenie: odpowiednie produkty zdrowotne. Jak to odpowiednie produkty zdrowotne to kto ustala te odpowiednie produkty zdrowotne? Ale dobrze, może tutaj niepotrzebnie wstawiam swój komentarz. Dodano określenie odpowiednie produkty zdrowotne. Należy pamiętać, że obejmuje to diagnostykę, na przykład no i tutaj jakby komentarz tej, 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 tej doktor podejrzane testy PCR, PC, PCR, tak? Produkty do kontroli wektorów, terapie komórkowe, i genowe oraz wiele innych. Kiedy masz organizację, która jest w większości finansowana i kontrolowana ze środków prywatnych, można ogłosić ogólnoświatową sytuację nadzwyczajną, a następnie kontrolować, y, lub w jakimkolwiek stopniu wpływać na produkcję, regulację i przydział tych produktów y, przydział tych produktów, tak. Punkt trzeci. Nacisk kładzie się na przygotowanie na PH, E i C, nie wiem co to jest, w tym na sytuacje kryzysowe związane z pandemią, a nie tylko na reagowanie na nie. Zgodnie z artykułem 13, dyrektor generalny po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią strona 12 podejmuje różne działania w tym. Nacisk na odpowiednie produkty zdrowotne w tej sekcji przygotowuje do centralizacji przepisów dotyczących leków i oddaje kontrolę nad wydawaniem zezwoleń na leki w odniesieniu do odpowiednich produktów zdrowotnych w ręce jednego człowieka czyli dyrektora generalnego WHO. Punkt 5. W artykule 13, punkt 9: hmm, państwa strony zobowiązują się do wspierania skoordynowanych działań WHO, w tym poprzez Wspieranie WHO we wdrażaniu działań określonych w artykule 13, angażowanie i zachęcanie zainteresowanych stron do ułatwiania sprawiedliwego dostępu do odpowiednich produktów zdrowotnych. E, angażowanie i zachęcanie zainteresowanych stron do ułatwiania sprawiedliwego dostępu do odpowiednich produktów zdrowotnych. No te produkty zdrowotne to już e, mieliśmy dwa lata temu, prawda, czyli te, te, te dźganki, e, a więc na pewno będzie sprawiedliwy dostęp do, do takich dźganek. Jeżeli stęskniliście się za, za takimi produktami zdrowotnymi, no to na pewno będzie e, sprawiedliwy dostęp do, do takich produktów. Mm. <gry> Punkt szósty. Mogą być wymagane dokumenty zdrowotne i chociaż mogą one mieć format inny niż cyfrowy, WHO opracuje i w razie potrzeby zaktualizuje wytyczne e, techniczne na ich temat. Punkt siódmy. Artykuł 44. Fundusze mają być uruchamiane w drodze współpracy międzynarodowej w celu zaspokojenia potrzeb krajów rozwijających się w zakresie ułatwienia dostępu do odpowiednich produktów zdrowotnych. W końcu punkt ósmy. Podstawowe możliwości zapobiegania nadzoru, gotowości i reagowania. No to jest to chyba co e, najbardziej mm, mogą się obawiać ludzie znający prawdę. Każde państwo strona będzie robić wiele rzeczy, patrz poniżej, łącznie z przeciwdziałaniem dezinformacji. No właśnie, zapomnijcie, że takie kanały jak mój, czy, czy, czy strony, takie blogi jak mój będą informowały o tym, ponieważ już będzie całkowity zakaz mówienia prawdy. Będzie Ministerstwo do Spraw Prawdy i. Ci, którzy nie przygotują się do tego odpowiednio, będą chodzić po prostu po macku w ciemności. I dalej czytamy na stronie, pani doktor. Zatem, państwa strony, nasze rządy mają pełnić rolę organów wykonawczych WHO w ramach, w cudzysłowie, nauki o nadchodzących sytuacjach kryzysowych związanych z pandemią i będą odpowiedzialne za zwalczanie dezinformacji, a także egzekwowanie dostępu do produktów zdro zdrowotnych. To jest takie, no, w stylu groźby, yy, egzekwowanie dostępu do produktów zdrowotnych. Jak można egz egzekwować dostęp do, do produktów zdrowotnych? Uznawanych za istotne przez yy, WHO, jak gdyby ten istotny aspekt kontroli WHO dotyczący produktu zdrowotnego nie został wyjaśniony poprzez powtórzenia do czasu dotarcia do strony 45. No, czyli widać tutaj pani doktor się yy, dosyć mocno przygotowała, analizowała te wszystkie zmiany. Yy. Co z tego wynika, z tego, z tego akapitu, który Wam przed chwilą przeczytałem? No, nic innego jak wprowadzenie traktatu pandemicznego tylnymi drzwiami, bo jeszcze raz przeczytam te kluczowe treści. Zatem państwa, czyli strony, nasze rządy, mają pełnić rolę organów wykonawczych WHO w ramach nauki o nadchodzących sytuacjach kryzysowych związanych z pandemią. I odpowiedzialne za zwalczanie dezinformacji, i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze są te, 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 te pierwsze słowa, prawda? Że y, strony tej umowy, czyli nasze rządy, albo nie rządy, mają pełnić rolę organów wykonawczych WHO w ramach y, nauki o nadchodzących sytuacjach kryzysowych, czyli y, to od sponsorowanego przez y, częściowo, tak, oczywiście, bo tutaj portale dezinformacyjne ciepiają się y, szczegółów. Więc więc WHO, sponsorowane częściowo przez Billa Gatesa, będzie narzucało państwom, jakby, nauki o sytuacjach kryzysowych związanych z pandemią. Czyli od WHO wyjdą wszelkie dyrektywy, dyspozycje, i rządy będą się musiały tego trzymać, a rząd PO będzie wyjątkowo, uważam, spolegliwy, bardziej niż PIS. Tak obstawiam i zobaczycie, yy, będzie większa tyrania, i jeszcze ludzie z, będą marzyć o rządach PiSu. Chociaż ja go nie popieram, bo tak jak wspomniałem, ja nie wdaję się w ten teatrze prawica-lewica, bo to jest taka walka jak między KFC a McDonald'em. Tak, tak jakby nie było yy, zdrowej żywności. Yy, to tak celem wyjaśnienia, jakby ktoś pierwszy raz mnie słuchał. I na koniec. Yy, tego tekstu, tego, tego tych informacji, yy, yy, doktor, hmm, tutaj widzicie yy, jakiego pana yy, Jamesa rog Roguskiego, nie wiem czy to jest to polak, wielce możliwe, ale to nie ma większego chyba znaczenia. No więc yy, jak powiedział James Roguski w krótkiej rozmowie, yy, któr z, yy, którą yy, odbyła właśnie ta pani doktor w niedzielę. Jest to tak naprawdę umowa biznesowa, czyli chodzi o utworzenie kontrolowanego przez WHO przemysłu pandemicznego, opłacanego przez nas zwykłych ludzi z podatków w celu finansowania korporacji farmaceutycznych i ukrytych podmiotów, które chcą zafundować ludziom nieskończoną ilość, nieskończoną ilość dźganek. O czym zresztą poinformowali w klipie satanicki Billy Eilish, co wielokrotnie y, pokazywałem i jeszcze raz pokażę bardzo ciekawe stwierdzenie, czyli dokument y, ma ma być tak naprawdę y, ma być y, Umową biznesową, gdzie chodzi o utworzenie kontrolowanego przez WHO przemysłu pandemicznego. Przemysł pandemiczny. Bardzo celna uwaga. 100 na 100. No cóż, słuchajcie, kolejna pandemia według obserwatorów planowana jest na rok 2025, ale wydaje się, że najpierw będziemy mieć wojnę, a później właśnie pandemia i kryzys. Czy ktoś to może powstrzymać? Otóż, według mojej oceny, a wydaje mi się, że jestem realistą, kiedyś bardzo się interesowałem polityką i byłem zaangażowany trochę w politykę. Uważam, że nie ma takiej możliwości. Nie, gdyż rządy, jakie mamy, są odbiciem społeczeństw, a ludzie tworzący te społeczeństwa mają po prostu Boga gdzieś, a więc wybierają zło, no i koło się zamyka. Powiem Wam tak, szanowni słuchacze, wy, którzy jeszcze nie znacie, nie znacie Słowa Bożego, że zastanawiałem się kiedyś nad tym, czy modlić się o Polaków i otrzymałem taką odpowiedź w księdze Jeremiasza. Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem. Nie zanoś za niego błagań, ani modłów, ani też nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na, na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno i wie, rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba, a nadto wylewają ofiary spłynów dla obcych bogów, by mnie obrażać. Czy mnie obrażają, wrośnie Pana? Czy raczej siebie samych na własną hańbę? Dlatego to mówi Pan. Oto żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce na ludzi i na zwierzęta na drzewa polne i na, owo, na owoce ziemi płonie i nie zagaśnie amen ludzie świadomie wybierają zło świadomie instytucje religijne popierające rządy hazarskiej bestii wybierają na posłów swoich oprawców po prostu inaczej być nie może niż zniewolenie i paradoksalnie będzie ono zbawienne dla wielu. W tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem z Księgi Rymiasza jest napisane o wypiekaniu ciasta dla Królowej Niebios, czyli dla, yy, można powiedzieć, kultu maryjnego, który był na całym świecie od dawien dawna. Ishtar, Izyda, Isis, Asztarte, yy, leila. Y, jurata, y, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bogini. Kali to jest jedno i to samo. No więc, y, tak jak wspomniałem, nie może być inaczej niż zniewolenie. Dziękuję za uwagę i ży życzę owocnych przemyśleń. Wszystkiego dobrego dla Was. Trzymajcie się.